1, 2, 3, 4, próba dźwięku i za chwilę wracamy na stadion imienia Włodzimierza Smolarka.
Białe, zielone, a KSSM z Łódź to jest czarne. 19. kolejka rozgrywek sezonu piłkarskiego 2023-2024. Druga kolejka do wiosenny. Dzień dobry, witamy gorąco i serdecznie z Aleksandrowa Łódzkiego, stadion imienia Włodzimierza Smolarka i hit kolejki Betkris Łódzkiej 4 Ligi Sokół Aleksandrów zmierzy się z AKS-em SMS Łódź, który zajmuje miejsce numer 4 i ma tylko 3 punkty straty do lidera, czyli drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego. Drodzy Państwo, przechodzimy najpierw do składów obu drużyn. AKS SMS Łódź prowadzony przez trenera Michała Baińskiego, w bramce Maciej Humerski. Jeżeli chodzi o linię defensywną, Artur Gieraga, Kamil Palasz i Paweł Zawistowski. Linia pomocy, tutaj mamy Adriana Kralkowskiego, Krzysztofa Skawińskiego, jest Łukasz Włodarczyk, Mateusz Borcuch, wahadłowi Michał Orzechowski i Sebastian Miśkowiec. W ataku Patryk Pietrasiak, Sokół Aleksandrów, czyli zespół prowadzony przez trenera Radosława Koźlika, w bramce Miłosz Rogalewicz. Tutaj ustawienie 4-4-2. Miłosz Rogalewicz w bramce, Kacper Dziuba z prawej, Karol Pawlikowski, Przemysław Woźniczak w środku defensywy, lewa strona Igor Kania, Żardel Muniz-Krus z prawej strony pomocy, Łukasz Chojecki, Michał Wolinowski i taki wycofany napastnik Oleksiej Najdyszak tutaj w strefie środkowej, z lewej strony Dariusz Gmosiński i w ataku Wojciech Pawlak. Sędziowie tego meczu, Paweł Pskit jako sędzia główny, asystenci Maciej Majewski i Piotr Szubielski. Sędzia VAR, no właśnie, tutaj drodzy Państwo, Was sprawdzam, bo VAR-em tak naprawdę będziecie dziś Wy. To jest komentarz z interakcją kibiców. Jeżeli chcecie podyskutować na temat Betkris Łódzkiej 4 Ligi, czy uważacie, że któryś z tych zespołów jest w stanie wywalczyć awans do 3 Ligi, to warto wziąć udział w naszym czacie. Ja będę starał się odpowiadać na przeróżne Wasze pytania dotyczące oczywiście meczów Betkris Łódzkiej 4 Ligi, a być może zobaczycie jakiegoś wyróżniającego się zawodnika albo będziecie chcieli sprawdzić, czy dana sytuacja, dana decyzja podjęta przez sędziego się zgadza. Możecie oczywiście cofnąć sobie o kilka sekund to spotkanie i jeszcze raz przeanalizować. I już Paweł Pskit gotowy do rozpoczęcia meczu. Hit kolejki Betkris Łódzkiej 4 Ligi w Aleksandrowie Łódzkim. Sokół Aleksandrów AKS SMS Łódź, już Artur Gieraga. Teraz do środka Kamil Palasz. Z lewej strony jest tutaj Paweł Zawistowski. Do Palasza ponownie. Humerski z tyłu, czujny. Humerski, daleka piłka w kierunku tutaj Pietrasiaka, jednak dobrze Igor Kania ma piłkę. Pietrasiak, Woźniczak, Pietrasiak, no tutaj Pawlikowski teraz musi uważać, dobrze do Przemka Woźniczaka. Woźniczak zostawił piłkę, jednak tutaj ona już opuściła boisko i za chwilę wznowi grę Sokół Aleksandrów Łódzki. Maciej Humerski. Przypomnijmy, że drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego w tej pierwszej wiosennej kolejce wygrała na wyjeździe z Polonią Piotrków Trybunalski 3-0. Natomiast AKS SMS pokonał na własnym boisku Orkan Buczek 2-1. Jedną z bramek strzelił Patryk Pietrasiak po rzucie karnym. Najlepszy strzelec ligi, 18 bramek w tym sezonie, także no tutaj zapowiada nam się naprawdę, miejmy nadzieję, wspaniały mecz, gdzie zobaczymy wiele podbramkowych sytuacji. No i tutaj przede wszystkim nikt nie kalkuluje, bo zarówno AKS SMS, jak i Sokół Aleksandrów to drużyny, które chciałyby się znaleźć po tym sezonie w 3 lidze, a wiadomo, że jedna drużyna tylko może awansować z Betkris Łódzkiej 4 Ligi. Rogalewicz, daleka piłka, tutaj w kierunku Pawlaka. Pawlak już opanował ją. Jeszcze Pawlak, świetnie minął tutaj Palasza. Teraz mamy rzut wolny dla Sokoła. A ja mam pytanie do Was. Kto wywalczy mistrzostwo Betkris Łódzkiej 4 Ligi? Jak uważacie? Piszcie na czacie w komentarzach.
Pawlikowski, Woźniczak. Wolinowski, Pawlikowski. Jeszcze Łukasz Chojecki, Woźniczak. Woźniczak na lewą stronę, jest tu Gmosiński, Igor Kania. Woźniczak, daleka piłka, jednak opuściła już boisko i będą wznawiać piłkarze AKS-u SMS Łódź, a dokładnie Artur Gieraga. Były zawodnik między innymi Sokoła Aleksandrów, no spędził tutaj kilka dobrych lat. Na poziomie wówczas trzeciej ligi, także takie spotkanie jest dla niego dość istotne, bo wiadomo, że tutaj spędził miło i sympatycznie czas w tej drużynie Woźniczak, w drużynie Sokoła Aleksandrów. Ponownie Gieraga, on słynie z dalekich wyrzutów z autu. Jeszcze będzie podbramkowa okazja, wybijają piłkarze Sokoła, ruszył Pawlak, jednak troszkę niedokładne to było podanie. Borcuch musiał wycofać. Krzysztof Skawiński, Skawiński. Zawistowski. Dobre podanie Zawistowskiego tutaj. Borcuch już rusza lewą stroną. Borcuch jest w pobliżu pola karnego. Będzie okazja, aby tutaj podać. Świetnie broni Rogalewicz. Ależ to była okazja tutaj AKS-u SMS Łódź. Świetnie rozpoczął tę akcję Paweł Zawistowski. Sędzia pozwala grać dalej. Piłka w pole karne, wybija Pawlikowski. Żardel, Muniz, Krus, złe przyjęcie, Zawistowski. Zawistowski do Pietrasiaka. Pietrasiak jest już w polu karnym. Jeszcze Pietrasiak. Skawiński. Skawiński w pole karne. Pietrasiak tam uderzał, jednak troszkę niedokładnie. Ależ to była okazja dla AKS-u SMS Łódź. Patryk Pietrasiak, wychowanek Boruty Zgierz, grał w juniorach ŁKS-u. Na poziomie trzeciej ligi zadebiutował w Sokole Aleksandrów w sezonie 2015-2016. Wówczas w tym sezonie, o którym mówię, zdobył 6 bramek, a tymczasem AKS SMS wybija Pawlikowski. No tutaj troszkę... Kilka błędów wkradło się w linii defensywnej Sokoła Aleksandrów. Mamy 6. minutę meczu. Na razie zagrożenie stworzył zespół AKS-u SMS. Gieraga. Do Zawistowskiego. I Paweł Pskit, sędzia główny tego meczu, odgwizdał rzut wolny dla drużyny Sokoła Aleksandrów. Już rozpoczynać będzie Przemysław Woźniczak. Pawlikowski, Chojecki. Dziuba, Wolinowski, niedokładnie. Zawistowski, do środka pola. Już tutaj dobrze z piłką obrócił się Łukasz Włodarczyk. Artur Gieraga ma po drugiej stronie Zawistowskiego, jednak no tutaj prawą stroną drużyna z Łodzi próbuje budować akcję. Teraz już zmiana. Zawistowski, Gieraga, atakiem pozycyjnym gra teraz AKS SMS Łódź, Gieraga,
Kieraga, daleka piłka na Pietrasiaka, ale dobrze tutaj Woźniczak. Chojecki. Zawistowski. Gieraga. Paweł Zawistowski. Humerski. Gieraga. Teraz dobra akcja, ale świetny powrót Gmosińskiego. I mamy rzut wolny dla Sokoła Aleksandrów. Dziuba. Kacper Dziuba. Zawistowski. Już chce wznowić grę. Dobre podanie teraz tutaj do Michała Orzechowskiego. Jeszcze Orzechowski. Nie było faulu. Już z prawej strony podłączył się Artur Gieraga. Jest w pobliżu pola karnego. Próbuje dośrodkować w pole karne i tutaj dobrze wybija Przemysław Woźniczak, Chojecki. Najdyszak, Oleksyj Najdyszak próbował tutaj uruchomić Wojciecha Pawlaka. I ponownie AKS SMS Łódź buduje spokojnie akcję. Palasz, Gieraga. Dobre podanie. Teraz będzie okazja, żeby dośrodkować w pole karne. Gdzieś tam wyskakiwał tutaj już, był w pobliżu grający z numerem 17 Michał Orzechowski. Jednak piłka wylądowała w rękach Miłosza Rogalewicza. Woźniczak. Rogalewicz. Żardel, Muniz, Kruz, Żardel do środka, Najdyszak, Chojecki, troszkę niedokładnie. Widzę w komentarzach, że mistrzostwo zdobędzie RKS Radomsko. Tak tutaj zaznaczacie. No zobaczymy, ta liga jest długa i wiele może się wydarzyć. No wiadomo, że ten sezon jest dość istotny dla co najmniej 4-5 drużyn, które mogą postarać się o to, aby wywalczyć mistrzostwo. Co innego było w ubiegłym sezonie, kiedy walczył w tej rundzie wiosennej GKS z Widzewem, GKS Bełchatów. Teraz daleka piłka, ale w pobliżu jest Przemysław Woźniczak. Pawlikowski. Rogalewicz. Kania. Kania do środka. Łukasz Chojecki. Wolinowski. Dziuba.
Dziuba próbował tutaj zagrać do Żardela. Teraz Dziuba. Dobre podanie do Najdyszaka. Najdyszak już opanował piłkę w polu karnym. Najdyszak jednak jest plecami do Humerskiego odwrócony i nie mógł tutaj nic innego zrobić. Pawlikowski. Woźniczak. Pawlikowski. Rogalewicz. Rogalewicz, daleka piłka, Dziuba, Wolinowski, Żardel, Żardel jeszcze ma piłkę, Wolinowski już rusza tutaj w kierunku, próbował zagrać do Wojciecha Pawlaka i bardzo dobrze wybija piłkę teraz Karol Pawlikowski. Już wznawiać grę będzie Paweł Zawistowski. Pawlikowski zastawia piłkę. Jeszcze nie opuściła boiska. Żardel, Muniz, Kruz. Szuka tutaj podania do środka pola. Dobrze zagrał do Olekseja Najdyszaka. Woźniczak. Kania. Igor Kania troszkę niedokładnie wprost pod nogi Gieragi. Humerski. Kamil Palasz. Paweł Zawistowski. Ponownie do Macieja Humerskiego, jednak no już tutaj piłkę opanował Artur Gieraga. Do środka pola Krzysztof Skawiński. Kamil Palasz. Palasz tutaj próbuje z lewej strony uruchomić Mateusza Borcucha. Teraz sytuacja podbramkowa. I rozpoczynać będzie Miłosz Rogalewicz. Kania, Kania. Mają problem z rozegraniem piłki tutaj piłkarze Sokoła Aleksandrów. No widać, że tutaj AKS SMS gra dość wysoko. No teraz Rogalewicz, jak on to rozpocznie? Czy zagra do Woźniczaka? Tak, Przemek Woźniczak. Daleka piłka. Jednak dość niedokładna, no i to rozegranie, zwłaszcza piłki od tyłu, no tutaj należy zdecydowanie poprawić. Brakuje tej dokładności, dobrego podania. Gdzieś przesunięcia tej gry do środka pola, aby móc tutaj zagrać do skrzydłowych i rozkręcić akcję. No ale mamy dopiero 16 minutę meczu, więc jeszcze wiele, wiele może się wydarzyć. Pietrasiak. Pietrasiak na drugą stronę, troszkę za mocno tutaj w kierunku Borcucha. I rozpoczynać będzie Kacper Dziuba. Widzę, że już po 17 minutach zaczynacie typować wynik tego meczu i pojawił się komentarz, że 3-1 wygra drużyna gości. No zobaczymy, jaka będzie historia tego widowiska. Tymczasem Kacper Dziuba. Chojecki. Jeszcze Łukasz Chojecki. Dziuba. Żardel. Żardel nie był faulowany tutaj w tej sytuacji, choć Żardel, Muniz, Kruz leży na boisku. Wydawało się, że przypadkiem był trafiony w łokieć przez Pawła Zawistowskiego.
miejmy nadzieję, że nic poważnego się tutaj nie wydarzy i nie wydarzyło. Zawistowski. Dziuba. Dalekie podanie, dość niedokładne w kierunku Pawlaka. Paweł Zawistowski. Łukasz Chojecki. Jeszcze Chojecki. Wycofanie do Rogalewicza. Rogalewicz. Gmosiński. Teraz Gmosiński dobrze się rozpędza w środkowej strefie boiska. Gmosiński, prosto padła piłka. Jest Pawlak, jeszcze Pawlak jednak, no tutaj na spalonym Wojciech Pawlak już szybko rozpoczął. AKS SMS Łódź, daleka piłka. Próbowali tutaj zagrać piłkarze AKS-u w kierunku napastnika. Patryka Pietrasiaka. Patryk Pietrasiak to również były zawodnik nie tylko Sokoła Aleksandrów, ale także RKS-u Radomsko, a tymczasem Gieraga. Rzut z autu. I będzie dogodna sytuacja, jednak no tutaj w porę piłkę opanował Chojecki, jeszcze Gmosiński. Pawlak. Chojecki. Dobry przerzut piłki do Dziuby. Kacper Dziuba rozpędza się prawą stroną. Dziuba. Jeszcze Dziuba. Tutaj jest Żardel Muniz-Krus. Dziuba jednak próbował w pole karne. Piłka odbiła się od Zawistowskiego. A teraz szansa dla AKS-u SMS. Zawistowski. Palasz. Humerski. Kania. Kania w pole karne. Dobrze piłkę teraz wybił Kamil Palasz. Zawistowski. Świetnie zabrał się Mateusz Borcuch. Borcuch do środka pola. Teraz już Włodarczyk do Gieragi. Gieraga. Jeszcze Artur Gieraga w pole karne, jednak troszkę za mocno. Piłkarze AKS-u SMS, no tutaj starają się również grać atakiem pozycyjnym, spokojnie budować akcję. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Wydawało się, że tę akcję zamknie tutaj Michał Orzechowski. Dziuba, Pawlikowski, Chojecki. Pawlak, Wolinowski, ale dobrze tutaj zablokował Kamil Palasz. Mateusz Borcuch, Borcuch dośrodkowanie w pole karne, wybija Pawlikowski. I rozpoczynać będzie Sokół Aleksandrów.
Dziuba. Humerski. Teraz dobre podanie na prawą stronę boiska. Jest dośrodkowanie w pole karne i tutaj wydawało się, że Patryk Pietrasiak strzeli gola, jednak ta piłka odbiła się jeszcze od pleców jednego z zawodników Sokoła, a konkretnie Karola Pawlikowskiego i mamy rzut rożny dla Łodzian. Już Mateusz Borcuch będzie wykonawcą tego stałego fragmentu gry. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Jest Artur Gieraga, przyjął piłkę. Gieraga. Dziuba. Chojecki. Troszkę niedokładnie Łukasz Chojecki, ale teraz dobry odbiór Dziuby. Dziuba. Wychodzi Jardel Muniz-Cruz, ale ta piłka podana w kierunku Wojciecha Pawlaka. Pawlak. Pawlak. Oleksyj Najdyszak uderza jednak dość niecelnie. A mamy informację z Łodzi. ŁKS 3 Łódź prowadził od 21 minuty z Ceramiką Opoczno po golu Adama Kajszczaka. Natomiast już w 24 minucie Krzysztof Łukasik doprowadził do wyrównania. A tymczasem AKS SMS już tutaj Michał Orzechowski. Jednak ta piłka została wybita i rozpoczynać będzie drużyna trenera Michała Baińskiego. Artur Gieraga. Dziuba. Dobrze Skawiński. Jeszcze poprawił tutaj Borcuch. I rozpoczynać będzie Sokół Aleksandrów Łódzki. 26 minut za nami. Na razie bezbramkowy remis w tym hicie kolejki Betkris Łódzkiej czwartej ligi. Zawistowski. Dobrze do środka pola teraz Paweł Zawistowski. Już Włodarczyk wycofał do Skawińskiego. Gieraga. Jest Adrian Kralkowski z prawej strony. Teraz Artur Gieraga. Dobre podanie do Skawińskiego. Kralkowski, nie, Gieraga przy piłce. Gieraga w pole karne, tu jest Dziuba. Mateusz Borcuch opanował piłkę. Wycofuje do Zawistowskiego. I ponownie atak pozycyjny. Kamil Palasz. Gieraga w pole karne. Tutaj w kierunku Pietrasiaka. Jeszcze Mateusz Borcuch opanował już futbolówkę. Wycofuje. Orzechowski. I Miłosz Rogalewicz. Rogalewicz w kierunku Pawlaka. Czy on opanuje piłkę? Troszkę źle przyjął tutaj. Wojciech Pawlak, już rozpędza się Artur Gieraga, który gra również dobrze ofensywnie.
Artur Gieraga, wychowanek Orła Parzęczew w Ekstraklasie, w barwach ŁKS-u zadebiutował 7 sierpnia 2011 roku przeciwko Śląskowi Wrocław. Nie był to łatwy dla niego mecz. Łodzianie przegrali na wyjeździe 0-4. Ale w składzie ŁKS-u byli tacy piłkarze wówczas jak Maciej Bykowski, Marcin Mięciel czy Sebastian Szałachowski. A tymczasem Pawlak sam na sam. Pawlak będzie okazja na to, aby pokonać tutaj Humerskiego. Jednak nie wykorzystuje tego napastnik Sokoła Aleksandrów. I mamy żółtą kartkę pokazaną przez sędziego Pawła Pskita. Ależ to była okazja tutaj dla gospodarzy, aby otworzyć wynik tego meczu. Przypomnę tylko, że Wojciech Pawlak zdobył bramkę w tej pierwszej wiosennej kolejce przeciwko Polonii Piotrków Trybunalski. Zawistowski. Kacper Dziuba. Dziuba. Zawistowski. Skawiński. Włodarczyk. Pietrasiak. Teraz Dziuba zastawia piłkę. Kacper Dziuba. I co mamy? I rozpoczynać będzie Miłosz Rogalewicz, a żółtą kartką został ukarany Sebastian Miśkowiec, jeżeli chodzi o drużynę AKS-u SMS Łódź. Pawlikowski, Dziuba. Żardel Muniz-Kruz, ale tutaj dobrze Paweł Zawistowski. Widać to doświadczenie u tego piłkarza. Jest wychowankiem ŁKS-u, swoje początki miał w UKS-ie SMS Łódź. A debiut w drugiej lidze Paweł Zawistowski zaliczył w 2005 roku, ale o tym za chwilę, bo tutaj już Gmosiński w pobliżu pola karnego, jeszcze Gmosiński. Gmosiński, dośrodkowanie w pole karne, ależ to była okazja, uderzał tutaj Oleksij Najdyszak, ale wprost w Macieja Humerskiego. Druga dogodna sytuacja Sokoła Aleksandrów. Chojecki, Dziuba. Dziuba troszkę pospieszył się z tym podaniem w kierunku Pawlaka, ponieważ miał tutaj w środku pola i Wolinowskiego, i Najdyszaka. Humerski. Gieraga. Teraz będzie okazja tutaj dla AKS-u SMS. Uderzał Patryk Pietrasiak, jednak wysoko nad poprzeczką. Pawlikowski, Dziuba, Kacper Dziuba świetnie to zrobił, Dziuba jeszcze, Dziuba, ale dobry odbiór tutaj Krzysztofa Skawińskiego, teraz Żardel Muniz-Kruz, Pawlikowski, Żardel, Pawlikowski na drugą stronę do Igora Kani. Teraz Gieraga, ale dość niedokładnie. A wracając do Pawła Zawistowskiego, już mówiłem, że to jest bardzo doświadczony piłkarz. Debiut w drugiej lidze zaliczył w 2005 roku w zespole Heko Czermno.
Grał na tym samym poziomie w Zniczu Pruszków w Ekstraklasie. Zadebiutował w barwach Jagiellonii Białystok w sezonie 2008-2009. To był dobry sezon, bo strzelił łącznie 4 gole. A z Jagiellonią w 2010 roku zdobył Puchar Polski. Także no tutaj bogate to piłkarskie CV Pawła Zawistowskiego. Ale widać po nim, że on bawi się piłką, że ta gra sprawia mu dużą przyjemność, no i wykorzystuje przede wszystkim to na boisku. Teraz Rogalewicz. Rogalewicz, Dziuba. Wolinowski. Już Wolinowski prawą stroną rusza, Zawistowski, świetnie. Teraz dobrze Orzechowski, jeszcze Orzechowski. Orzechowski, w pobliżu jest Pawlikowski. Dobry odbiór, Chojecki. Najdyszak, teraz kontratak Sokoła Aleksandrów. Trzeba to dobrze rozegrać. Gmosiński już próbuje opanować piłkę. Dariusz Gmosiński jednak tutaj faulował Adriana Kralkowskiego. I mamy rzut rożny dla AKS-u SMS Łódź. A jak wygląda tabela Betcris łódzkiej czwartej ligi? Sokół Aleksandrów 38 punktów. Drugi jest RKS Radomsko 37 oczek. Widzew Łódź trzeci 36 oczek. I AKS SMS Łódź 35. Następnie Polonia Piotrków Trybunalski 32 oczka. Jeszcze wiele może się po tym weekendzie zmienić. Żardel, Muniz, Krus wycofał do Karola Pawlikowskiego. Pawlikowski do Chojeckiego. Chojecki. Gmosiński. Dariusz Gmosiński. Najdyszak. Prostopadła piłka do Gmosińskiego, ale dobrze tutaj teraz w defensywie zagrał Kamil Palasz. Ja już w tym zawodniku widzę tutaj duży potencjał. Na razie rozgrywa dobre zawody, świetnie prezentuje się na boisku. I już Igor Kania. Kania. Gmosiński nie opanował piłki. I Maciej Humerski będzie rozpoczynać, który do Widzewa trafił w sezonie 2017-18. Łodzianie wówczas grali na poziomie trzeciej ligi. Był też w Pelikanie Łowicz, liderze Włocławek i RKS Radomsko, a teraz również zajmuje się szkoleniem młodzieży. Warto czerpać wiedzę z tak doświadczonego piłkarza, jakim jest niewątpliwie Maciej Humerski. Chojecki, Woźniczak, Rogalewicz, Zawistowski, Żardel, Wolinowski. Humerski, Gieraga. Woźniczak, dobrze Przemysław Woźniczak, teraz poprawił to Artur Gieraga i mamy rzut wolny dla Łodzian. Złe to było dośrodkowanie tutaj Sebastiana Miśkowca, troszkę za mocne. I drużyna Sokoła Aleksandrów będzie rozpoczynać grę. Już tam jest Rogalewicz, jest Woźniczak, także w pobliżu Pawlikowski. Ta piłka skierowana jest teraz do Pawlikowskiego. Pawlikowski w kierunku Pawlaka. Gieraga. Skawiński, Kralkowski,
Woźniczak. Przemek Woźniczak. Palasz. Zawistowski. Kamil Palasz. Dziuba. Woźniczak, kapitan Sokoła Aleksandrów. Łukasz Chojecki. Michał Wolinowski. Pawlikowski. Wolinowski. Żardel Muniz Cruz, ale tutaj dobrze przeszkadzał mu Paweł Zawistowski. Najdyszak, Oleksyj Najdyszak, Wolinowski. Do Kacpra Dziuby, Dziuba w pole karne, ale dobrze tutaj wybijają piłkarze AKS-u, SMS Łódź, a konkretnie Kamil Palasz. I mamy rzut rożny dla drużyny Sokoła Aleksandrów. Przypomnę tylko, że po dwóch dośrodkowaniach Chojeckiego w Piotrkowie Trybunalskim piłkarze Sokoła stworzyli zagrożenie i wpadły bramki. Także te stałe fragmenty gry wykonywane przez Łukasza Chojeckiego są bardzo groźne. Łukasz Chojecki, dośrodkowanie, Woźniczak wyskakuje, broni tutaj Humerski, ta piłka odbiła się jeszcze od słupka. Dobrze Głosiński. Kania. Dziuba. Jest Chojecki. Ponowne dośrodkowanie Chojeckiego, wychodzi tam Humerski, Wolinowski, ależ tutaj błąd bramkarza AKS-u SMS Łódź, ale ta piłka ostatecznie została wybita przez obrońców. Żardel Muniz Cruz, Kania, Zawistowski, teraz kontratak AKS-u SMS. Już Orzechowski, jeszcze Orzechowski, szuka miejsca na strzał, jednak teraz będzie próbował podawać Włodarczyk. Borcuch, Borcuch, wybija piłkę Dziuba. Już Artur Gieraga. W kierunku Zawistowskiego. Chojecki. Dziuba. Chojecki, teraz złe podanie. Jest Gieraga już przed polem karnym. Troszkę za mocno wypuścił sobie piłkę, ale jeszcze Łodzianie utrzymują się tutaj. Przy futbolówce Zawistowski. Paweł Zawistowski. Zawistowski w pole karne, wybija Pawlikowski. Jeszcze Gieraga, Gieraga. Żardel Muniz Cruz. I ponownie błąd defensywy Sokoła, a dokładnie tutaj Kacpra Dziuby. Nie został on wykorzystany. Gieraga zamiast uderzać na bramkę, gdzieś tam próbował podać do Patryka Pietrasiaka, który był na spalonym. Dziuba, Żardel, Wolinowski, Pawlikowski, Woźniczak,
Dziuba. Kacper Dziuba. I teraz faulowany był tutaj Michał Wolinowski przez Łukasza Włodarczyka. Łukasz Włodarczyk, wychowanek Pogoni Ekolog z Duńska Wola. Teraz dobry odbiór w środku pola. Zawistowski. Palasz. Orzechowski. Nie było faulu w tej sytuacji. Sędzia Paweł Pskit pozwala grać. Jardel Muniz Cruz. Dobrze blokowany jest tutaj przez jednego z zawodników AKS-u SMS. Jardel. Wolinowski. Jardel. Jeszcze Wolinowski. 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 I mamy rzut rożny dla Sokoła, a tymczasem nie podnosi się z murawy Michał Orzechowski. Będzie potrzebna pomoc medyczna. Miejmy nadzieję, że tutaj nic takiego się nie wydarzyło poważnego, aby doszło do zmiany w składzie. Natomiast no tutaj Michał Orzechowski odniósł uraz. Udzielana jest pomoc. I mamy nadzieję, że za chwilę wróci do gry w pełni sprawny. A tymczasem kolejny rzut rożny dla Sokoła Aleksandrów. Ponownie Łukasz Chojecki. No tutaj Michał Orzechowski musi opuścić boisko. I pewnie za chwilę na nim się pojawi. Chojecki. Dośrodkowanie Chojeckiego. Gmosiński. Ponownie Chojecki. Wolinowski. Wolinowski próbował w pole karne i kolejny rzut rożny dla gospodarzy. Nie mniej jak jedną minutę pograją jeszcze piłkarze obu drużyn. Taka jest decyzja sędziego głównego Pawła Pskita. Ponownie rzut rożny. I Łukasz Chojecki w pole karne, Woźniczak jednak no tutaj oddał strzał, ale dobrze wybijają piłkarze AKS-u SMS. Jeszcze Wolinowski, Wolinowski, będzie okazja, ależ tutaj nam się zakotłowało w tym polu karnym AKS-u. Dziuba. Gmosiński. Woźniczak. I sędzia Paweł Pskit kończy pierwsze 45 minut w Aleksandrowie. Nie zobaczyliśmy bramek i oczywiście, drodzy Państwo, wracamy po przerwie.
Wracamy po przerwie na stadion imienia Włodzimierza Smolarka. W hicie kolejki Betkri Słudzkiej 4 Ligi Sokół Aleksandrów podejmuje AKS SMS Łódź i już rozpoczął drugą połowę sędzia Paweł Pskit, Kacper Dziuba, Chojecki, Wolinowski, Dziuba prostopadła piłka, jednak no tutaj żaden z piłkarzy Sokoła Aleksandrów nie dojdzie do niej i rozpoczynać będzie Maciej Humerski. Nie ma zmian w obu drużynach po tych pierwszych 45 minutach. No zobaczymy, co tutaj się wydarzy w drugiej połowie. Humerski, Wolinowski, ruszył Pawlak, ale jest Gieraga, jeszcze Humerski musiał tutaj interweniować i faulował go w tej sytuacji Wojciech Pawlak, natomiast dość lekko w stronę Humerskiego zagrał piłkę Artur Gieraga, jednak doświadczony bramkarz AKS-u SMS Łódź poradził sobie w tej sytuacji. Maciej Humerski, Paweł Zawistowski. Dziuba. Rogalewicz. Gmosiński. Kania. Gieraga. Chojecki dobrze przyjął piłkę. Jeszcze Chojecki, troszkę niedokładne podanie i teraz będzie szansa dla AKS-u SMS Łódź. Świetnie interweniuje w tej sytuacji Miłosz Rogalewicz. A uderzał Michał Orzechowski. Zobaczcie, wystarczy jeden błąd i jak on może być wykorzystany. Teraz mamy rzut rożny dla Łodzian. Jest dośrodkowanie, wybija Wolinowski i rozpoczynać będzie drużyna trenera Michała Baińskiego. Gieraga. Już wrzut z autu. Zawistowski, teraz dogodna sytuacja, wybija Pawlikowski. Jeszcze tutaj był faulowany piłkarz Sokoła Aleksandrów. Jeszcze Karol Pawlikowski podniósł się już z murawy i za chwilę rozpocznie Miłosz Rogalewicz. Pawlikowski. Dziuba. Troszkę niedokładnie. Wprost pod nogi do Borcucha. Chojecki. Dziuba.
Jardel Muniz Cruz. Niedokładnie teraz. Dobry odbiór Najdyszaka, rusza z oku Aleksandrów. Oleksij Najdyszak jednak za mocno sobie wypuścił tę piłkę i jest aut dla Sokoła Aleksandrów. Rozpoczynać będzie Kacper Dziuba. Pawlikowski, Dziuba, dośrodkowanie w pole karne. Chojecki uderza jednak nad poprzeczką. I już Maciej Humerski jest w pobliżu Artur Gieraga, jest także Kamil Palasz. Krzysztof Skawiński do Humerskiego. Humerski, Kania, Pawlak, Gieraga. Jeszcze powalczył Pawlak i rozpoczynać będzie Maciej Humerski. Jeszcze sędzia Paweł Pskit woła do siebie Przemysława Woźniczaka. Tutaj dyskusja obu panów. Padają pewne wyjaśnienia. I już rozpoczynać grę będzie Maciej Humerski. Humerski tak zagrał do środka pola, ale tutaj dobrze defensywa Sokoła. A tymczasem już Pietrasiak próbował opanować piłkę, jednak wyprzedził go tutaj Pawlikowski i w konsekwencji Pietrasiak faulował. Szybkie rozegranie do Gmosińskiego. Gmosiński, Oleksij Najdyszak. Najdyszak uderza, Humerski broni to. Teraz dość niedokładne zagranie tutaj Kralkowskiego. Kania. Woźniczak. Wyprzedzony Najdyszak przez Gieragę. Palasz. Kamil Palasz. Gieraga. Zawistowski. Palasz. Zawistowski. Dobrze do środka pola. Już tutaj się rozpędza Łukasz Włodarczyk. Włodarczyk na drugą stronę. Przejął piłkę Kralkowski, teraz zagranie do środka pola i już tutaj napędza akcję Michał Orzechowski, teraz już tutaj Kralkowski i mamy rzut wolny dla AKS-u SMS Łódź przed polem karnym. No zobaczymy, jak zostanie rozegrany ten stały fragment gry. No można gdzieś tam pokusić się bezpośrednio na strzał na bramkę Miłosza Rogalewicza, natomiast no, jest już przy piłce Paweł Zawistowski, w pobliżu także Michał Orzechowski.
i wiele wskazuje na to, że gdzieś tutaj będzie być może podanie, zagranie w pole karne. Przed polem karnym ustawiony jest także Adrian Kralkowski. No zobaczymy, jak tutaj Paweł Zawistowski rozegra tę akcję. Zawistowski uderza na bramkę, jednak piłka odbiła się od muru i mamy rzut rożny dla AKS-u SMS. Dośrodkowanie teraz próbował Zawistowski, jednak uderzył nieczysto. Widzę pozdrowienia na czacie również z zagranicy, także pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiających nas tutaj w Aleksandrowie Łódzkim. Pawlikowski. Teraz już lewą stroną okazja, jest dośrodkowanie, wybija piłkę Żardel, Muniz, Krus. Nie, to był Oleksiej Najdyszak. Natomiast teraz Łukasz Chojecki, Wolinowski już do Pawlaka. Wojciech Pawlak opanował piłkę. Pawlak. Jeszcze Pawlak. Strata Pawlaka. I szansa dla AKS-u SMS Łódź. Tutaj Pawlikowski wybija piłkę, a miał za plecami najlepszego strzelca ligi, Patryka Pietrasiaka. Nie wiem, czy Państwu mówiłem, ale Patryk Pietrasiak to był zawodnik Sokoła Aleksandrów. Wspominałem z pewnością to na początku meczu. Grał w sezonie 2015-2016 na poziomie trzeciej ligi. Wówczas w tym sezonie zdobył 6 bramek dla drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego. Także taki mecz, takie spotkanie odgrywa bardzo ważną rolę, również sentymentalną przede wszystkim dla Patryka Pietrasiaka. Rozpadało nam się tutaj w Aleksandrowie Łódzkim na stadionie imienia Włodzimierza Smolarka. Teraz już Miłosz Rogalewicz jest w pobliżu, Karol Pawlikowski, ale no zobaczymy, jak rozegrają tę akcję, jak wznowią grę piłkarze Sokoła Aleksandrów. Czy będzie dalekie podanie tutaj w kierunku Pawlaka czy Żardela? Dobrze, Żardel. Wolinowski, Najdyszak, teraz strata Sokoła i rozpoczynać z autu będą gospodarze. Gieraga, Skawiński. Krzysztof Skawiński. Dobry odbiór teraz Gmosińskiego. Rozgląda się Dariusz Gmosiński na prawą stronę do Żardela. Żardel, jest już Wolinowski. Dośrodkowanie w pole karne, jednak bardzo niedokładne i rozpoczynać będzie Humerski. Humerski, Gieraga. Artur Gieraga w kierunku Sebastiana Miśkowca i mamy tutaj, nie ma faulu, natomiast ucierpiał w tej sytuacji Sebastian Miśkowiec, ale wygląda na to, że wszystko jest już dobrze i rozpoczynać będą piłkarze Sokoła Aleksandrów. Chojecki, Pawlak,
Dobra piłka w pole karne, jeszcze Pawlak, dośrodkowanie, troszkę mu ta piłka uciekła. Chciał sobie ją opanować w polu karnym, natomiast wywalczył rzut rożny dla drużyny Sokoła Aleksandrów. Już podąża po piłkę Łukasz Chojecki, który rozpoczynał swoją przygodę w UKS-ie SMS Łódź. Grał także na poziomie drugiej ligi w turze Turek. A później trafił do Sokoła Aleksandrów i po raz trzeci gra w barwach drużyny z Aleksandrowa Łódzkiego. Chojecki, dośrodkowanie w pole karne. Chojecki wybija Gieraga. Kania, Dziuba. Sebastian Miśkowiec do środka pola do Włodarczyka. Kania. Jest już tutaj Igor Kania, który będzie rozpoczynać grę. Woźniczak. Pawlikowski. Maciej Humercki. Kralkowski do Gieragi. Zawistowski. W kierunku Pietrasiaka, ale tutaj dobrze zastawił piłkę Karol Pawlikowski. Rogalewicz do Woźniczaka. Pokazuje się Gmosiński. Teraz Igor Kania do Gmosińskiego. Gmosiński, no tutaj był ewidentnie faulowany przez Adriana Kralkowskiego, który jest wychowankiem Widzewa. Grał także w Nerze Podębice. Później przyszedł czas na długie lata w KS Kutno. A w tym sezonie przeniósł się do AKS-u SMS Łódź. Już rozpoczynają piłkarze Sokoła. Woźniczak. Gmosiński. Rogalewicz. Długie zagranie w kierunku Pawlaka, ale dobrze tutaj wykazał się Artur Gieraga. Kralkowski do środka pola. Najdyszak. Kania. Wolinowski, jednak no tutaj faulowany był przez Kamila Palasza. I piłkarze Sokoła, Igor Kania w kierunku Gmosińskiego. Oleksyj Najdyszak. Żardel Muniz-Kruz jest w polu karnym. Żardel Muniz-Kruz wywalczył rzut rożny. Zmiana w barwach AKS-u SMS Łódź. Sebastian Miśkowiec opuścił boisko, a za niego wszedł Michał Wrzesiński. Teraz dośrodkowanie w pole karne. Wolinowski próbował tutaj zaskoczyć Humerskiego, jednak ta piłka przeleciała nad poprzeczką, a Michał Wrzesiński to zawodnik wychowanek ŁKS-u. Debiut w drugiej lidze
w barwach Concordii Piotrków Trybunalski w sezonie 2009-2010. No i przede wszystkim reprezentował barwy Sokoła Aleksandrów również. A tymczasem Artur Gieraga przy piłce. Dziuba. Żardel do Wolinowskiego. Wolinowski jeszcze w pole karne i piłkę pewnie złapał Maciej Humerski. Już zagranie do środka pola. I mamy rzut wolny dla AKS-u SMS Łódź. Gieraga do Zawistowskiego. Kamil Palasz. Artur Gieraga. Teraz troszkę niedokładne podanie tutaj w kierunku Adriana Kralkowskiego. Już Miłosz Rogalewicz. Rogalewicz, daleka piłka w kierunku Żardela. Jeszcze Pawlak. Pawlak. Dobrze, Pawlak do Najdyszaka. Najdyszak do Gmosińskiego. Teraz Gmosiński, Dariusz Gmosiński. No troszkę niedokładnie tutaj w kierunku Olekseja Najdyszaka. Właśnie w takich momentach ta dokładność odgrywa bardzo ważną rolę. Dziuba. Najdyszak. Żardel Muniz Cruz. Żardel. Chojecki. Wolinowski. Jeszcze Wolinowski. Był faulowany tutaj przez Pawła Zawistowskiego. Mamy rzut wolny dla Sokoła. No z tej odległości ciężko uderzać na bramkę i tym bardziej zaskoczyć Macieja Humerskiego. Natomiast już Łukasz Chojecki przy piłce i pewnie gdzieś będzie szukał tutaj podania w pole karne. Dośrodkowanie Chojeckiego w pole karne, ale tutaj dobrze zachował się Kamil Palasz. Jeszcze jedno dośrodkowanie, ależ wydawało się, że ta piłka może zaskoczyć tutaj Humerskiego. Palasz, Gieraga. 69. minuta, nadal bez bramek w hicie Betkris Łódzkiej czwartej ligi, w hicie kolejki. Teraz dobrze, świetnie zachował się w tej sytuacji Michał Orzechowski, bardzo dobrze. Orzechowski teraz w pole karne, interweniuje Miłosz Rogalewicz, ależ to była akcja z prawej strony przeprowadzona przez Michała Orzechowskiego. Piłkarz zaczynał w Gryfie Świdnica, w juniorach trafił do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, a w sezonie 2018-19 występował w Lechii Dzierżoniów. Rozegrał Michał Orzechowski kilka meczów w pierwszej lidze w barwach Brookbet Termaliki Nieciecza. To był sezon 2019-2020 i w Ekstraklasie doczekał się debiutu.
w sezonie 2021-2022, a tymczasem Gmosiński jest już w polu karnym. Gmosiński, będzie okazja dla Sokoła i mamy bramkę. Ależ to zakończyli piłkarze Sokoła Aleksandrów. Bardzo ładna akcja przeprowadzona przez gospodarzy i 1-0. Doczekaliśmy się i kibice na trybunach doczekali się pierwszej bramki w Aleksandrowie Łódzkim. Tutaj inauguracja sezonu i po dobrym podaniu tutaj za chwilę ustalimy, kto jest zdobywcą gola. Dobrym podaniu Pawlaka piłka znalazła się w siatce rywali. Mamy 71. minutę. Już piłka ustawiona na środku boiska. Rozpoczynać będzie Patryk Pietrasiak. Jeden do zera dla Sokoła Aleksandrów. Zawistowski. No teraz już AKS, SMS Łódź. No będzie musiał tutaj grać znacznie ofensywniej, aby doprowadzić do wyrównania. Orzechowski wycofał do Gieragi. Zawistowski. Palasz. Dziuba. Nie, to był Igor Kania, przepraszam. Teraz Chojecki. Woźniczak. Pawlikowski. Teraz Kacper Dziuba poślizgnął się. I rozpoczynać będzie AKS, SMS Łódź. Łukasz Włodarczyk. A speaker informuje, że gola dla Sokoła Aleksandrów strzelił Oleksyj Najdyszak. Najlepszy strzelec, jeżeli chodzi o drużynę Sokoła Aleksandrów. No zrobiło nam się tutaj bardzo deszczowo w Aleksandrowie Łódzkim. Piłkarze nie mają łatwego zadania, ale my również tutaj na naszym stanowisku komentatorskim. Teraz dobra wymiana podań. Już wydawało się, że tutaj będzie jeszcze podanie do Kralkowskiego, a tymczasem rzut rożny dla AKS-u SMS Łódź. 75. minuta. Łodzianie no tutaj będą szukać bramki, która doprowadzi do remisu. Tymczasem już piłkę ustawił grający z numerem 19 Mateusz Borcuch. Dośrodkowanie w pole karne, Rogalewicz z problemami. Tutaj groźnie zagrywał piłkę Mateusz Borcuch, który zaczynał w Pelikanie Łowicz. Grał także w UKS-ie SMS Łódź, a następnie w AKS-ie SMS w sezonie 2021.
W roku 2021 trafił do Pelikana Łowicz, do trzeciej ligi. Później przyszedł czas na Wartę Sieradz, a z Warty właśnie do AKS-u i kolejne zmiany w barwach łódzkiej drużyny. Paweł Zawistowski, jak dobrze widzę, opuścił boisko. Teraz zagranie w pole karne, jednak za mocne i Humerski. Skawiński. Dawid Telestak próbował tutaj zagrozić rywalom, teraz Gieraga. Kamil Palasz, Telestak nie tak dawno pojawił się na murawie. Gieraga. Skawiński. Teraz piłkę pewnie złapał Miłosz Rogalewicz. 77. minuta. Dobrze, piłkę opanował teraz Wojciech Pawlak i był faulowany napastnik Sokoła Aleksandrów, młodzieżowiec. I już Łukasz Chojecki. Chojecki. Najdyszak. Najdyszak wywalczył aut. Igor Kania jest w pobliżu Gmosiński. Właśnie piłka skierowana do Gmosińskiego. I mamy rzut wolny dla Sokoła Aleksandrów. To szansa, aby tutaj dośrodkować w pole karne. Jest już przy piłce Igor Kania. Jest także Łukasz Chojecki. No zobaczymy, jaka będzie decyzja. Czy Igor będzie tutaj próbował lewą nogą zagrać w pole karne, czy też Łukasz Chojecki wykona ten rzut wolny. Rzut wolny dla Sokoła. Chojecki w pole karne, jest tam Humerski, ale jest też gol dla Sokoła Aleksandrów, a zdobywa go grający z numerem 25, Wojciech Pawlak. Bardzo dobre dośrodkowanie tutaj Łukasza Chojeckiego, wykończone przez Wojciecha Pawlaka i mamy 2-0 dla Sokoła Aleksandrów. Sokół Aleksandrów od 79. minuty prowadzi 2-0. Bardzo dobre dośrodkowanie Łukasza Chojeckiego zakończyło się strzałem, oddaniem strzału głową przez Wojciecha Pawlaka. I mamy 2-0 w Aleksandrowie. Jeszcze zmiana w barwach AKS-u SMS. Boisko opuszcza Łukasz Włodarczyk.
A w jego miejsce wszedł Emil Rulewicz, grający z numerem 9 Gieraga. Kralkowski. Gieraga. Palasz. Wrzesiński. Jeszcze Michał Wrzesiński rozpędza się. Dobre podanie, teraz będzie strzał, słupek i mamy gola dla AKS-u. SMS Łódź, także Łodzianie wracają do gry. Ta piłka odbiła się od słupka i trafiła wprost pod nogi najlepszego strzelca ligi, który ma już 19 gola. Patryka Pietrasiaka, grającego z numerem 7. Także to ostatnie ponad 10 minut szykuje nam się tu naprawdę dobre. Jeszcze żółta kartka dla Łukasza Chojeckiego i rozpoczynać będzie Artur Gieraga. Jeszcze wiele może się w tym meczu wydarzyć. Ale co najważniejsze, zobaczyliśmy bramki. Bo nikt chyba nie wyobrażał sobie, że w hicie kolejki ich nie zobaczymy. Gmusiński. Jeszcze Gmusiński musi uważać i rozpoczynać będzie Miłosz Rogalewicz. Przypomnę tylko, że Sokół Aleksandrów jest zespołem, który stracił najmniej bramek w lidze. Obecnie 12. Teraz Oleksyj Najdyszak rozpędza się, środkowy pomocnik Sokoła, troszkę za plecy tutaj do Wolinowskiego. Dobre przejęcie Wrzesińskiego, już rozpędzają się piłkarze Sokoła. Najdyszak tutaj faulował, ale nie ujrzy żółtej kartki w tej sytuacji. Oszczędził go sędzia Paweł Pskit. Kania. Kralkowski. Kralkowski w pole karne. Jednak niedokładny to był strzał Patryka Pietrasiaka. Michał Wrzesiński. Dziuba. Chojecki. I rozpoczynać będą Łodzianie. To oni muszą tutaj gonić wynik. Dobry powrót Dziuby. Wrzesiński. Jednak zagrał piłkę ręką i już Sokół Aleksandrów. Kacper Dziuba, jest Żardel, Muniz, Cruz. Teraz tutaj w kierunku, ta piłka była podana do Żardela, jednak za mocno, jeszcze dobrze Chojecki. I rusza Pawlak, wychodzi Humerski. Dobre wyjście Macieja Humerskiego. I mamy rzut wolny dla AKS-u SMS Łódź. Wydawało się, że tu będzie przywilej korzyści, natomiast sędzia Paweł Pskit zadecydował inaczej. Już ruszają Łodzianie. 85. minuta, piłka jest pod nogami Wrzesińskiego. Wrzesiński w pole karne, jest Pietrasiak w pobliżu. Pawlikowski dobrze wybija. Widać, że tutaj Sokół Aleksandrów nieco się wycofał. Gieraga, z daleka Gieraga jednak nad poprzeczką.
Nie spieszy się Miłosz Rogalewicz, spogląda gdzieś tam jeszcze na zegar. 86. minuta, ale jest uraz mamy jednego z piłkarzy Sokoła. Oleksyj Najdyszak już podniósł się z murawy. Będą zmiany zarówno w AKS-ie SMS Łódź, jak i w Sokole Aleksandrów. Oleksyj Najdyszak, strzelec gola jednej z bramek dla Sokoła Aleksandrów, opuścił już boisko, a w jego miejsce wszedł Kacper Trenkner. No to są naprawdę ostatnie minuty tego spotkania. Gieraga, Kralkowski, ponownie Gieraga. Jest już Palasz. Gieraga pokazuje się tutaj z prawej strony, Kralkowski, jednak zagranie na lewą stronę boiska. Szukają miejsca tutaj piłkarze AKS-u SMS. Jeszcze Gieraga. Nie chce ryzykować. Orzechowski. Chojecki. Gmosiński. Niedokładnie Gmosiński, ale źle piłkę przyjął Wrzesiński. I tutaj mieliśmy kilka błędów w wykonaniu obu zespołów. Ale dobrze, że przerwał teraz akcję Paweł Pskit, bo widział, że ucierpiał w tej sytuacji Michał Wolinowski. Co prawda nie było faulu, ale ze względów bezpieczeństwa Paweł Pskit przerwał na chwilę ten mecz. I rozpoczynać będzie UKS SMS Łódź. A tutaj jeszcze Paweł Pskit podąża do trenera Radosława Koźlika. I rozpoczynać będzie AKS SMS Łódź. I teraz będzie dogodna sytuacja. Broni Rogalewicz, uderzał Michał Orzechowski. Ależ to była sytuacja tutaj AKS-u SMS Łódź, aby doprowadzić do wyrównania. 89. minuta. Za chwilę dowiemy się, ile Paweł Pskit doliczy do tego regulaminowego czasu gry. Natomiast to już jest naprawdę końcówka. Widać, że piłkarze Sokoła są nieco cofnięci. Zdają sobie sprawę, że można odnieść tutaj wygraną. I rozpoczynać będzie Sokół Aleksandrów. Dziuba. Troszkę niedokładnie. Jeszcze powalczył o piłkę Wrzesiński. Wrzesiński. Trzeba przyznać, że Michał Wrzesiński dał dobrą zmianę tutaj w AKS-ie SMS. To on rozpoczął akcję, po której wpadła bramka dla Łodzian. Już Kacper Dziuba. Dziuba, Żardel, Muniz, Cruz, jednak tutaj nie było żadnego przewinienia. Gieraga będzie próbował zagrać długą piłkę na napastników. Jeszcze Pawlikowski, dobrze, Wrzesiński. Zagranie w pole karne, dobrze, Chojecki, Dziuba, Wolinowski. Żardel, Muniz, Cruz, nie może być straty. Teraz Żardel stracił piłkę. W takich sytuacjach trzeba być nieco bardziej opanowanym.
No już piłkarze Sokoła spoglądają na zegar. Liczą, że odniosą 3 cenne punkty w tej walce o awans z zespołem, który również chciałby znaleźć się po tym sezonie w trzeciej lidze. Ruszył Pawlak. Jeszcze Pawlak przychwycił piłkę. Pawlak, zagranie tutaj już do Gmosińskiego. Gmosiński stanął przed szansą. Trenkner uderza, jednak dobrze w tej sytuacji wykazał się i Humerski, i obrońcy AKS-u SMS Łódź. Trenkner, jeszcze Gmosiński. Gmosiński i mamy rzut karny dla Sokoła. Faulował tutaj Gmosińskiego Artur Gieraga i 90. minuta. Teraz będzie doskonała okazja, aby zdobyć tutaj trzeciego gola i przybliżyć się znacznie do tej wygranej w Aleksandrowie Łódzkim. Kto będzie strzelał? Jardel Muniz Cruz, który w Piotrkowie Trybunalskim strzelił bramkę właśnie po rzucie karnym. I to jest naprawdę ostatnia minuta, ostatnie minuty tego spotkania i ważny moment dla Sokoła, ważny moment dla Brazylijczyka. Maciej Humerski, doświadczony bramkarz, już ustawiony, spogląda się na Jardela. Teraz już Paweł Bskit pozwolił, aby wykonać ten rzut karny. Jest Jardel Muniz Cruz, jest także Maciej Humerski. Jardel Muniz Cruz i zdobywa trzecią bramkę dla Sokoła Aleksandrów. 3-1. Drużyna z Aleksandrowa Łódzkiego prowadzi z AKS-em SMS Łódź i wiele wskazuje na to, że ten mecz zostanie już dosłownie za niespełna minutę zakończony. Tutaj Jardel Muniz Cruz wykorzystał rzut karny i 3-1 prowadzi Sokół Aleksandrów. I teraz, drodzy Państwo, rozpoczynać będzie AKS SMS Łódź. Sędzia Paweł Bskit spogląda na zegarek. Czy pozwoli jeszcze pograć, czy też za chwilę zakończy ten mecz hit kolejki Betkris Łódzkiej czwartej ligi. No, kibice, którzy przybyli tutaj do Aleksandrowa, na pewno się nie zawiedli. W drugiej połowie zobaczyli 4 gole. W tym jeden po rzucie karnym, Humerski. Jeszcze piłkarze AKS-u, SMS Łódź, nie poddają się, szukają dobrej akcji, która może zakończyć się bramką. Patryk Pietrasiak. Pietrasiak, wydawało się, że tutaj był lekko faulowany przed polem karnym. Uderzał teraz niecelnie Emil Rulewicz. I rozpoczynać będzie Miłosz Rogalewicz. Jeszcze Łukasz Chojecki podniósł się już z murawy. Oglądajcie, drodzy Państwo, magazyn Betkris Łódzkiej czwartej ligi. Zachęcamy serdecznie na kanale Loży Sportowej. No tutaj wydawcą jest Łódzki Związek Piłki Nożnej. Zachęcam serdecznie. W każdą środę o godzinie 20:00. To jest takie podsumowanie wszystkich meczów w Betkris Łódzkiej czwartej lidze. A tymczasem to już jest prawdopodobnie ostatnia minuta tego spotkania. Jeszcze Gieraga, daleka piłka. Łodzianie próbują, szukają tutaj akcji, która zakończy się kolejnym golem. I Przemysław Woźniczak. Dobre podanie do Jardela. Jardel
Jeszcze Jardel Muniz-Cruz, nie było faulu. Już rozpędza się AKS SMS Łódź, Wrzesiński. Wrzesiński. I mamy wrzut z autu. No, wydawało się, że po tym karnym Paweł Pskit, sędzia główny tego meczu, zakończy to spotkanie. Jednak troszkę tych minut doliczył, a tymczasem zrobiło się bardzo groźnie w polu karnym Sokoła Aleksandrów. Tutaj niepotrzebna strata Gmosińskiego, ale jest i wszystko naprawia Igor Kania. Jeszcze Kralkowski do Wrzesińskiego. Wrzesiński. Wrzesiński uderza jednak, nieczysto uderzył piłkę i jeszcze mamy rzut rożny dla AKS-u SMS Łódź. Jest Michał Wrzesiński. Rzut rożny dla AKS-u. Wrzesiński w pole karne. Kania wybija piłkę, a sędzia Paweł Pskit kończy mecz. Sokół Aleksandrów wygrywa z AKS-em SMS Łódź 3-1. Michał Kiński, bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam Was serdecznie. Do miłego usłyszenia i do miłego zobaczenia. Dziękujemy drużynie.